Jan Niepomucen z Nadłętówki. Działo się to dawno, dawno temu, gdy lud kliszczacki w pocie czoła wyrąbywał wąskimi toporami swe prawo do życia w nieprzebytych lasach, a drewnianą sochą rozorywał kamieniste zagony. W Jordanowie odbywały się wówczas jarmarki słynące przepychem na całą okolicę. Przez wieki też ściągały na jarmark tłumy całe, nawet z dalekich miejscowości, aby sprzedać i kupić wszystko to, co w gospodarstwie potrzebne, ale też aby spotkać bliższych i dalszych znajomych. Handlowano głównie towarami wytwarzanymi na co dzień w góralskich gospodarstwach, zwierzętami, żywnością, wełną i skórami. Na rynku zbierała się zatem kupa narodu, by wymienić się nowinami i podziwiać kramy szerokie, rozłożyste, oblepione kogutkami i kurkami ze słonego ciasta. A wszystkie kramy zdobne były we wstążki, kwiatki, cudeńka malowane, a nad wszystkimi górował przenikliwy dźwięk piszczałek i fletów lipowego drewna. Między mieszczanami, przekupniami i gapiami wodził bogaty kupiec ze Skrzydlnej, który handlował wołami. Znał się na zwierzętach jak mało kto i z tego powodu wielki mir go otaczał wśród mieszczan i chłopów. Każdy bowiem gospodarz, co na roli siedział, doceniał i znał, co znaczy dobry wół na pochyłym stoku, w którym co wiosnę ziemia nowe kamienie rodzi. A kupiec przywoził zawsze dobre i zdrowe bydlęta. Cenił się wysoko, ale targu zawsze dobijał i zanim słońce doszło do wieży kościelnej, nieopodal rynku, już siedział w karczmie z dobrze nabitym trzosem. Lał się tam strumieniami mocny, zawiesisty węgrzyn, czasami wspomagany anyżówką, która wielki zamęt czyniła w wygolonym łbie kupieckim. Droga do domu była daleka, więc kupiec chcąc nie chcąc ruszył z powrotem. Miał jednak w zwyczaju, że do każdej karczmy przy gościńcu zaglądał. Nie pominął i tej, co na limierzyskach błętowni stała. Pełny mieszek miło mu ciążył złotymi talarami, słodki węgrzyn błogo rozchodził się po spracowanych członkach, a błoga niemioc ogarniała całe ciało. Dlatego czelać swą puścił przodem, a sam wlazłszy na wóz, niespiesznie pociągnął za nimi. Ani się spostrzegł, jak zaczęło się zmierzchać. Słońce zaszło już za Stołową Górę, także w dolinie Krzczonówki, w zaroślach rzecznych i ustępach leśnych zmrok na dobre się rozgościł. Rozpalone pochodnie służby czeladnej zniknęły gdzieś za urwiskiem Łysej Góry i słychać tylko było szmer wody na plosach i moczarach, co je w czasie ostatniej powodzi rzeka porobiła, jako że szlak prowadził blisko spienionej wody. Ogromny puchacz zakłukał, nagle nad łbami koni rozleniwionych cichym pochrapywaniem kupca. Przestraszone stanęły dęba i wywróciły wóz do przydrożnego bagna. Rozległ się donośny plusk. Woda zamknęła swoje lustro nad głową przerażonego woźnicy. Zagotowało się, chrupnęło, zasyczało. Bagno z wielką siłą zaczęło się upominać o swój łup, wciągając ofiarę w bezdenne objęcia tokarskiego topielca. Nieszczęśnikowi w ostatniej chwili uratowała życie licha brzuska, na której zacisnął dłoń i wygramolił się po niej ze zdradliwej topieli. Co sił w nogach pognał w stronę niedalekiej tokarni. Zatrzymał się dopiero w karczmie Żyda Samuela, co na granicy z Krzczonowem stała. I dopiero wtedy do przemoczonego do suchej nitki kupca dotarło, z jakiej opresji się wywinął. Zaczął się użalać nad swoim losem. Odrapany, osiniaczony, bez pieniędzy. Rwał nieszczęsny resztki włosów z głowy i rozpaczliwie zawodził. O, ja nieszczęśliwy, nic mi teraz nie zostało, jak po prośbie iść, powtarzał w kółko. Po pewnym czasie dopiero się uspokoił. Jednak do rana nie opuścił gościnnych progów karczmy, tak bał się mrocznej topieli. Dopiero następnego poranka wrócił na miejsce wczorajszego zdarzenia i od razu zaczął szukać utraconego złota.
ale było to beznadziejnym trudem. Tam, gdzie on nieomal postradał życie, tylko zielona rzęsa i żółte kaczeńce przeglądały się w porannych promieniach słońca. Jak trwoga, to do Boga. Padł więc na kolana i zaczął się modlić do świętego Jana Niepomucena, opiekuna kupców, patrona dobrej sławy oraz orędownika w czasie powodzi. Święty Janie, wyratowałeś mnie z mrocznej kąpieli. Tu zaciął się. Jednak kupiecka chciwość przeważyła i kontynuował dalej. Ale Przenajświętszy Niepomucenku, zapomniałeś o moim wypchanym trzosiku? Mamrotał dalej niepewnie. Sumiennie obiecuję ci, aniele niebieski, że jak znajdę talary za wołki moje, to w tym miejscu kapliczkę postawię, aby na wieki wszyscy gazdowie i uchasi twoją wielkość znali. Widząc, jak żarliwe modły spuszczonego kupca, ulitował się dobry Jan Niepomucen i nakierował oczy nieboraka na skórzany mieszek, który leżał ubrudzony błotem pod liściem łopianu nad brzegiem potoku. Uradowany kupiec dotrzymał słowa i przy drodze z łętowni do tokarni stanął postument, a na nim święty Jan Niepomucen, strzegący ich od złego. Powiadają, że stał tam będzie do końca świata, zaś koniec świata nastąpi, gdy patron dobrej sławy zejdzie ze swego postumentu, przejdzie przez drogę i umoczy stopy w rzece Łętówce.